Cześć, z tej strony Michał i Marcin, czyli Tajemnice Pomorza. Cześć, dzień dobry. Za nami bardzo ładny pałac, zabytek zadbany, czyli zupełnie nie coś, o co nam dzisiaj chodzi. Tak, zabierzemy Was dzisiaj do zupełnie innego pałacu. Pałacu, który jest w kompletnej ruinie. Aczkolwiek pałacu, który nadal ma w sobie wiele piękna i prawdziwe skarby, które mam nadzieję uda nam się razem odnaleźć. Tak, jest piękny na swój sposób. Zapraszamy. Wytownia to budynek z XVIII wieku, pałac wybudowany przez rodzinę Van Bandemer, rodzinę znaną tutaj na Pomorzu. Oni byli właścicielami wytowna przez wiele, wiele wieków, okoliczne wsie również należały do nich. Potem ten dwór, no oczywiście różne losy spotykały. Po wojnie, jak wiele dworów na Pomorzu, został zmieniony w PGR. W latach 70. funkcjonował tutaj ośrodek wczasowy, gościli tutaj m.in. górnicy ze Śląska, ale też podobno byli tutaj, jak mówią miejscowi, górnicy z Niemiec, którzy przyjeżdżali na wczasy w okolice Ustki. No a potem kolejny rozdział to lata 90. W 92 roku dwór kupił ustecki dziennikarz, pan Jerzy Izdebski. Miał plany, żeby dwór wyremontować, żeby stworzyć tu jakiś hotel czy ośrodek kultury, no ale z tych planów nic nie wyszło, dlatego że pan Jerzy niestety znieważył prezydenta ówczesnego RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, i musiał wyjechać do Anglii. Mieszkał w Londynie, a potem w tym Londynie zmarł w hospicjum w 2010 roku. A ponieważ dwór nie miał właściciela i praktycznie nie było nikogo, kto mógłby się nim zaopiekować, no to sobie powoli niszczał. Wytownie to jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziliśmy, gdy pisaliśmy przewodnik po tajemniczych miejscach na Pomorzu. Wtedy ten pałac przypominał pałac, dzisiaj nie ma dachu, patrzymy sobie na niebo, a kiedyś patrzyliśmy na piękną klatkę schodową, mówiliśmy, żeby tą klatkę zabezpieczyć, bo pałac spłonie. Wykrakaliśmy kilka miesięcy później, pałac spłonął, stoimy w jego resztkach, ale i tak jest naprawdę fajnie, jest klimatycznie. Widać piękne niebo. Pożar zniszczył cały budynek, ale odsłonił też rzeczy, które wcześniej były ukryte pod warstwą tynku. Jednym z takich skarbów, które zostały odkryte, były fragmenty dawnych zdobień na ścianach, między innymi takie orły. Kolejny skarb dworu w Wytownie to fragment oryginalnego malunku z herbem na ścianie.